pojawiają się przypadki jednostkowe nadużytego prawa, nie zmienia faktu, że takowe prawo jest niezbędne w każdym społeczeństwie. To jest też element funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa, które czuje się odpowiedzialne za państwo, za jego funkcjonowanie i za swój obywateli. Myślę, że ten wykład, wystąpienie dzisiejsze, będzie dla państwa bardzo tutaj użyteczne i być może skorzystacie w praktyce z pewnych informacji, jakie nasz gość państwu przekaże. Także to tyle słowa wstępnego. A tutaj pani doktor Agnieszka Demczuk powiedziała: kochany szef, moje ulubione pracownice, tutaj są dwie, więc będą godnie reprezentować Zakład Praw Człowieka. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję za zaproszenie. Ja z mojej strony, to nie będzie typowy wykład. Będę państwa od tego. Proszę się do tego przygotować. Dlaczego? Dlatego ja może zacznę od tego, że rzeczywiście, co powiedział pan Cieka, pewnego pojęcia, które się pojawiło w ostatnim czasie, nadużywania tego prawa do informacji. Kto z państwa kiedykolwiek o cokolwiek wnioskował? Pytam, jak wyratuje ten... Kto to wie? Kto z państwa coś pyta? Jak państwo myślą? Czy jest w Polsce takie... Jest koleżanka. To wiem się. Bez problemu pani dostała? Tak, po kilku dniach dostała na jego skarb, to nie jest do żołdu. Jak pani myśli, czy pani mogłaby korzystać z takiego samego uprawnienia i poprosić tutaj będącego dziekana do jego maila? Czy jest w Polsce takie uprawnienie? Na stronie jest akurat internetowej. Ale na miarę z mojej skrzyni chciałbym zapytać. Ktoś wpadł na pomysł i mówi: kurczę, no. Taka ważna rzecz, uczelnia wyższa, bardzo ważna osoba, działa do tego, trochę mógłbym powiedzieć państwa, czy jest w Polsce takie uprawnienie, że mogę zapytać po prostu, bo ja nie mówię, że trzeba być jawnym w pełni, ale czy jest takie w Polsce uprawnienie, że ja mogę pójść, tak jak pani tutaj powiedziała, że zapytała, powiedzmy, urząd miasta, to muszę zapytać o władze uczelni, jak one funkcjonują. I czy jest takie uprawnienie, że, że uczelnia musi odpowiadać? A czy mogę pójść do dziekana albo do rektora i poprosić o umowę, jakie zawarł? Na przykład usłyszałem, że zaproszono tego Soskiego na wykład tutaj i zarobił 10 tysięcy złotych. Czyli akurat nie, to jest nieprawda. Ale w takim sensie, czy mogę przyjść, poprosić i pokazać umowę zawartą z Sosowskim, bo chcemy rzeczywiście zobaczyć, czy te pieniądze uczelni są dobrze wydatkowane. Albo ile osób zostało zwolnienie na przykład z Czesnego, A jeszcze którzy? Którzy, tak. Którzy? Albo kto dostał akademię? Jakiej przyczyny? Jest taki uprawnień? No to tam. Śmiało. Kto mówi, że jest? To jak jest? A czy mogę pójść i poprosić protokoły z Rady Wiedzy? Oczywiście, że nie. Można? A z czego pan to wychodzi? Z tego, że uczelnia jest instytucją państwową, nie jest instytucją prywatną, jest ten biuletyn informacji publicznej i mamy prawo do takich informacji, dlatego czy pieniądze z podatków, które płacimy, są dobrze po prostu wydawane. Ale to idzie pan o publicznej uczelni, tutaj poszedłbym do prywatnej. Tutaj nie jestem pewien, chociaż wydaje mi się, że też byłoby do tego prawo z racji tego, że pełni funkcje publiczne, funkcje oświatowe. Kolejne. Dosądziliście państwo, że państwo widział był poddany kontroli z jakiegoś tam powodu i gruchnęła informacja, oczywiście, przez to zmyślne. To była wizytacja Państwowej Komisji, wtedy Państwowej, teraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. I tam gruchnęła informacja, że odbierają nam możliwość nadawania, powiedzmy, stopni doktora. To coś było nie tak. Nie odbierają. Obok uczelni, innej uczelni. I czy ja, będąc Osowskim, który przyjechał do Lublina, nie jestem przekonany, czy ja mogę pójść na uczelnię i zażądać tego dokumentu, powiedzieć: pokażcie mi w tym dokumencie, kto zawinił. Chcę przeczytać całą dokumentację pokontrolną, to, co powiedziała uczelnia na to i kto jeszcze tam zawinił. Komisja, która zajmuje
gratuluję bardzo, mówię, to do pana skieruję. To widzieliście państwo, że, i to jest pokazuje też obraz tego prawa tej informacji, że ten Nosowski, który do państwa przyjechał, to jest po rozwodzie i podobno tam był niedobry w tym małżeństwie. I państwo chcą zobaczyć, co jest wyrok rozwodowy. I uzasadnienie. No i czy ten Nosowski rzeczywiście tam, nie wiem, był tym najgorszym Nosowskim. I wysyłają państwo pytanie do sądu, że chcieliby państwo poznać wyrok wraz z uzasadnieniem. I co sąd odpisuje? To jest sprawa, że a słyszeli państwo, że komuś nie przyznano stypendium i ta osoba poszła do sądu. Podobno wygrała z naszą uczelnią o stypendium naukowe, bo jej źle tam naliczono. Wyrok w sprawie indywidualnej, prywatnej, o pieniądze proszę. A pani by chciała zapytać ten sąd, jaki ten wyrok? Też w sprawie prywatnej, to dotyczyło pieniędzy. No dobra, są. To ten Nosowski się z sąsiadem granicę w sądzie administracji. Bierze publiczne pieniądze, ale ma zadania publiczne, podlega zasadom publiczności. Dodatkowo do tego w artykule 61 wskazano, że samorządy zawodowe i gospodarcze mają obowiązek jawności. My od 3 lat próbujemy namówić korporacje zawodowe prawników do tego, żeby ujawniały orzeczenia dyscyplina. I oni się dziwią, że jest konstytucja. Konstytucja jest wprost pisana, że to prawo obejmuje dostęp do informacji o działalności samorządu zawodowego i gospodarczego. I samorząd adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, farmaceutów, weterynarzy, kominiarzy podlega pełnym zasadom jawności. Ja mogę pomusić się na to, jak co wy wykonujecie. Bo państwo daje tym korporacjom pewien monopol na wykonywanie określonych zawodów. W związku z tym to państwo zdecydowało się, jeżeli macie monopol, to działacie jawnie i przejrzyście. Każdy was może odpytać, co robicie. I nam sygnalizowano przez jakiś czas kłopot z dostępnością orzecznictwa dyscyplinarnego, my o to zapytaliśmy. Udało nam się już przekonać większość korporacji zawodowych, nawet radcowie prawni sami wydali taki komunikat wewnętrzny, udostępniajcie orzecznictwo dyscyplinarne, bo ono jest ważne dla tych, którzy korzystają z waszych usług. To buduje nasz wizerunek też, bo jak załatwiamy sprawy, w których mógł być jakiś problem. To jest ostatnią korporacją, która została i nie chce ujawnić, to są adwokaci. Oczywiście jest to powód z jawnością adwokatów, ale to wszystko wynika z konstytucji. Od 97 roku mamy uprawnienie do pytania, co się dzieje. Tam, gdzie państwo albo działa, albo daje monopol swojej władzy, komuś monopol na jakimś wykonywaniu, ustawodawca powiedział, macie prawo pytać. I tak naprawdę z tego punktu widzenia lekcji, tych spotkań, które tutaj będą, to jest kwestia tego, że to jest podstawa funkcjonowania demokracji. Czyli to, jeżeli nie będziemy mogli wiedzieć, co robią władze, albo nie będzie potencjalnej możliwości kontrolowania władzy. Jeszcze będę mówił, różne ludzie będą powiadały sprawy sądowe, które my toczymy, czy które są ciekawe. Też proszę Krzysztofa, który tutaj nawet nie wiedziałem, że będzie, żeby się opowiedział o sprawie w Lublinie dotyczącej kwestii spółek i zatrudnienia w spółce miejskiej. To jest bardzo ciekawa sprawa z lokalnych podwórka, że bez tej wiedzy, prawa do wiedzy, co robi władza, bo my to trochę nawet nie nazywamy samym dostępem do informacji publicznej, jako takim sztucznym tworem, który jest taka ustawa o dostępie do informacji publicznej. My to bardziej nazywamy, że to jest prawo do wiedzy o tym, co robi państwo. Że ja mam prawo kontrolować swoje państwo. Ale my o tej kontroli obywatelskiej, czy tam wspomniało, że organizacja strażnicza, to trzeba jeszcze z drugiej strony panowie, on drugiej strony pojawiać tego prawa. To jest nie tylko uprawnienie do tego, że ja będę wyciągał jak prokurator dokumenty, tam kontrolował, sprawdzał, tutaj jak wydał pieniądze. Ale na przykładzie tej edukacji to jest dobry przykład, że jeżeli ja chcę być partnerem, nawet powiedzmy, czy to nieważne, czy będzie kuratorem, czy prezydentem miasta, chcę być partnerem do dyskusji, jak ta szkoła powinna być zlikwidowana, czy jest konieczne, żeby likwidacja tej szkoły, to ja muszę mieć identyczną wiedzę, jak ci, którzy decydują. Bo jeżeli ja nie będę jako rodzic, czy tylko mieszkaniec miał tej wiedzy, tych analiz, powiedzmy, zestawić, to trudno mi będzie przyjść na konsultacje społeczne i zacząć debatować o tym, czy trzeba zlikwidować, czy nie. Bo jak wystąpi prezydent, czy osoba w imieniu prezydenta powie, mamy analizy i trzeba zlikwidować wszystkie szkoły, bo to ja nie mam się do tego odnieść, to tylko jedyne, co mogę powiedzieć, nie trzeba. A jeżeli miałbym dostęp do tych samych informacji, tych samych danych, to mogę pokazać w inny sposób. Więc prawo do informacji ma dwie części. Jedną rzeczywiście takiej kontroli obywatelskiej, myślenia o tym, jak funkcjonuje państwo, a drugi to jest ten element związany z prawem do informacji, żeby mógł podjąć racjonalne decyzje. No bo to jest taka kwestia, to są przykładami, którymi ja się zawsze posługuję. Ale tylko system edukacji jest najlepszy. Jeżeli ja chcę wybrać szkołę, czy dla moich dzieci,
prawo do wiedzy, jaki jest w tej szkole, jakie są wyniki testów jakichś tam, powiedzmy, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych. Czy w tej szkole są sytuacje pobicia, czy są zdarzenia z narkotykami, jakie były dokumenty pokontrolne. Nam się wydaje, że jeśli nie korzystamy z tego, no to też taki przykład, który mi podają jako sieć obywatelska. Jak ktoś kupuje nieruchomość, to ile osób sprawdzi plan zagospodarowania przestrzeni? Czy nie kupuje na terenie zalewowym? Zazwyczaj ludzie tego nie sprawdzają, bo nie się dziwią, że kupują nieruchomość na terenie zalewowym. To też jest część prawa do wiedzy, że jak ludzie zobaczą plan zagospodarowania przestrzeni, bo że się dowiem, czy są jakieś prowadzone inwestycje, projektowane inwestycje. Więc to trzeba pamiętać, że prawo do wiedzy, do działalności państwa to jest prawo do dobrego też podejmowania decyzji. Podejmowania decyzji na podstawie faktów i takiego myślenia. I rzeczywiście byłoby takie, że jakbyśmy zadali jeszcze raz pytanie o mail, na przykład dla pana, to jest przejaw działalności w ramach wykonywania zadań, natomiast będzie to kwestia ustalenia, w jakiej części to maila będzie. Pewnie część związana jest z prywatnością na przykład jakichś osób albo innymi tajemnicami. Natomiast jakby sama możliwość pytania o to jest bez względu, tak samo jak umowy zawieramy, jako dokumentacja pokontrolna, bo dokumentacja pokontrolna każdej instytucji powinna mieć informacje, czy powinna być online dostępna. Prawie nie na wniosek, jeszcze o tym mówię, później procedura dostępna. Więc jeżeli jest ta kwestia, mamy prawo pytać, administracja szeroko rozumiana ma obowiązek nam odpowiadać i to wynika wprost z konstytucji. W 97 roku mamy z 97 roku konstytucję. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, która się najczęściej utożsamia, którą się najczęściej utożsamia z jawnością, ona dopiero się pojawia w 2001 roku, a wchodzi w życie 1 stycznia 2002 roku. Tak naprawdę od 97 roku do 2002 roku była sama konstytucja. Jeszcze inny wątek, który jest bardzo ważny w tym kontekście korzystania z prawa, ilości, liczby spraw w sądach administracyjnych, to jest jeszcze inny wątek. Przed 97 rokiem, jak nie było konstytucji artykułu 61, w Polsce zdarzało się, że sądy administracyjne wskazywały, że prawo do wiedzy o tym, co robi władza, znaczy można skutecznie dochodzić wiedzy o tym, co robi władza. Nie było konstytucji, nie było przepisów wprost wskazujących na jawność. Ale sądy wskazywały, że w Polsce 1993 roku obowiązuje europejska, jest częścią porządku prawnego Europejska Konwencja Praw Człowieka. I sprawa i z wolności pozyskiwania informacji z artykułu 10 tej konwencji, sądy tak wskazywały, że czy polskie sądy, że częścią tej wolności pozyskiwania informacji i rozpowszechniania jest prawo do żądania informacji o tym, co robi władza. Czyli nawet przed konstytucją 1997 roku była taka możliwość w Polsce, że się powoływano, się żądano dokumentów z działania władzy. Pierwszy wyrok to jest wyrok z Łodzi z 1996 roku. To jest członek założyciel naszej organizacji sieci obywatelskiej, że Polska zewnątrz Nikagosu prowadzi takiego przełomowego rozstrzygnięcia. Wskazywał, że on ma prawo żądać informacji i sąd powiedział tak, nie mamy podstawy, części porządku prawnego, co powiedziałem, jest konwencja, z konwencji powinien wyjść. O tyle to jest fajne, że my mamy ogromny dorobek dotyczący jawności w Polsce. Sądy administracyjne polskie bardzo to ciekawie rozwiązywały, dlatego że polski sąd nawiązał do konwencji w 1996 roku, ale sam Europejski Trybunał Praw Człowieka podobne rozstrzygnięcie, jakby podobną myśl ma dopiero w 2005 roku, tak jednoznacznie, czyli polski sąd, można by powiedzieć przekornie, szybciej się doszukiwał prawa do jawności w konwencji niż sam Europejski Trybunał Praw Człowieka. W tej chwili Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazuje bezwzględnie, że prawo do wiedzy jest prawem człowieka. I w tym kontekście, nawiązałbym do tego, co pan dziekan mówił, używania prawa. Ale ja się o tyle z tym nie zgodzę, że nie można wyłączyć praw człowieka. Rzeczywiście prawo do informacji jest prawem człowieka i trudno sobie wyobrazić, żebyśmy wyłączyli inne prawo do człowieka, żebyśmy wzięli katalog praw człowieka. Oczywiście może być tak, że ktoś dużo wnioskuje, ktoś dużo dochodzi do sądu, ale ja zadałbym odwrotnie pytanie. Co się dzieje, że tego obywatela, czy tego mieszkańca, czy mieszkankę zmusza administrację do chodzenia do sądu? Inno jest to dobre pytanie. Co się dzieje? W ustawie jest wpisany taki mechanizm, że to, co na stronie internetowej urzędu, nie trzeba udostępnić na wniosek. To co się dzieje, że ta administracja nie udostępnia informacji w internecie, trzeba to wnioskować, odmawiać, trzeba to do sądu. A przy tym, co jest, też chyba lubię na to, przecież to do ciebie pytanie, to jest też często teraz publicystyczne dotyczące przestępstw poruszanych. Ta sama władza prowadzi Facebooka, prowadzi Twittera, prowadzi stronę zwykłą, drugą stronę promocyjną i jeszcze stronę wyrównującą informacji publicznej. I ta ostatnia strona jest zaniedbana. Bo ile ludzi wydaje na Facebooka? Które? A, to nie widziałem, że ma kilka Facebooków.
Ale to ileś było, prawda? 30 tysięcy? Około. Ale tutaj trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli na media społecznościowe władze ma pieniądze, to powinny też na dobre prowadzenie stron internetowych, żeby ludzie o to nie wnioskowali, tylko sprawdzali na stronach internetowych. To jest jakby cały mechanizm dostępu do informacji publicznej jest w Polsce stworzony tak. Szukajcie tego w internecie. Jeżeli coś jest w internecie, to nie możecie tak naprawdę, jeśli możecie złożyć wniosek, ale administracja wam pisze, że w internecie sobie tam szuka. Natomiast zanieguje się strony internetowe, zmusza się ludzi, żeby pytali wnioskami, a później się wszyscy ci może chodzą do sądu, no bo co zrobić? Więc jakby to o tym jeszcze nie wspomnę, ale to jest prawo człowieka niczego. Już bezwzględnie potwierdzone, jakby nikt tego nie kwestionuje. Więc prawo człowieka w takim kontekście, jakim teraz rozmawiamy, nie można nadużyć. I jeszcze trzeci wątek tego dużej liczby zapytań. My cały czas powtarzamy jako siecią obywatelską, że Polska za mało pytacie. Powiem też Państwu, to ja śpię, że tu jakby dwie osoby, że się pojawiają. Mówię, że jeśli nie będziemy pytać, nie będziemy się dowiadywać, no to tak naprawdę trudno powiedzieć, że mamy społeczeństwo obywatelskie. Fundamentem społeczeństwa obywatelskiego jest to, że ono żąda wiedzy o tym, co robi władza. Podam to na przykładzie, który będzie kontrowersyjny. Na trzech przykładach. Pierwszy przykład dotyczy historii Trybunału Konstytucyjnego i aktualnej dyskusji o Trybunale Konstytucyjnym. Jest to przykład, o którym sobie nie zdawałem sprawy z 2013 roku. W 2013 roku kruchnęła informacja, że sędziowie Trybunału przygotowali projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i zanieśli go do prezydenta Rzeczypospolitej, a on skierował go do parlamentu. Bo sędziowie nie mają inicjatywy ustawodawczej, co jest oczywiste, ale w jaki sposób porozumieli się z prezydentem, prezydent ma inicjatywę ustawodawczą i kruchnęła taka informacja, podobno dostali projekt ustawy, czy tam jakiś dokument i prezydent to wysłał do parlamentu. I my jako Siecia Obywatelska Wobec Polska w tamtym czasie zapytaliśmy w 2013 roku o to, co wytworzył Trybunał Konstytucyjny i co przekazał prezydentowi. I takie same pytanie zadaliśmy prezydentowi, co ten prezydent dostał od Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał odmówił, powiedział, że nie ma w Polsce takiego uprawnienia, które pozwala nam pytać ten Trybunał, co ten Trybunał wytworzył i co dał prezydentowi. Prezydent w tym samym czasie stwierdził, że mandat dał im. My jednocześnie poszliśmy z Trybunałem Konstytucyjnym do sądu. Uznaliśmy, że my mamy takie uprawnienie, poznamy konstytucję, z konstytucji wynika, że mamy prawo pytać. Każdą władzę, nawet władzę powiedziałbym sądowniczą, tak szeroko. I poszliśmy z tym Trybunałem do sądu. Na początku 2014 roku zapada wyrok w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje Trybunałowi. Proces legislacyjny. Na każdym jego etapie od pewnego pomyślunku w aparacie państwowym, którym jest jednak należy jakiś Trybunał, podlega pełnej zasadzie jawności i Trybunał został zobowiązany, żeby nam ujawnić dokument, który przygotował. My go już widzieliśmy, bo widzieliśmy go od prezydenta. I później, co to było? Od prawie końca 2013 roku wisi u nas na stronie projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał Konstytucyjny przygotował projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, to jest ważne, tam był taki wątek podnoszony, że to nie był projekt ustawy. To był taki dokument. Projekt ustawy z dnia kroki, cały tekst prawny i do tego uzasadnienie 80 stron. I rzeczywiście sędziowie Trybunału napisali te siebie sami ustawy. Oddzielam dwie sprawy. Jedną sprawę co jakby tego pisania do siebie ustawy, a później tego wątku teraz politycznego, który jest. Natomiast my się w tamtym czasie nie spodziewaliśmy, że to będzie pewnym przedmiotem debaty o Trybunale. A co gorsze, tuż przed tym wydarzeniem napisaliśmy w Sieci Obywatelskiej taki artykuł, który był opublikowany w Gazecie Prawnej. Kto oceni konstytucyjność przedmiotu? To znaczy, Tak, i nawet podnosiliśmy, stosowaliśmy przepisy, że sędziowie się powinni wtedy wyłączyć, ale się cały Trybunał wyłączy, to ocenia. I później bruchnęła cała. I rzeczywiście też w tej debacie politycznej tak łatwo było to wyciągane, że sędziowie napisali, rzeczywiście to napisali sędziowie. O tyle się dobrze stało, że po całym tej zamieszaniu dwóch sędziów w tym pierwszym wyroku się wyłączyło, to był sędzia Szepiński, sędzia Biernat, którzy brali największy udział w pisaniu tego projektu ustawy, to się wyłączyli z orzekania tej pierwszej ze spraw. Ale to też pokazuje jakby, że my się wtedy w ogóle tego nie spodziewaliśmy, tego wątku Trybunału, że to aż tak nie daleko. To było wykorzystywane w debacie publicznej. Ale to też trzeba pamiętać, po pierwsze, ja uważam, że sędziowie nie powinni, sędziowie orzekający brać udziału w tamtym pisaniu, a no, dwa, no tak naprawdę powinni sobie zdawać sprawę, że ta ustawa kiedyś może do nich trafić i trafiła szybciej niż później.
Więc tutaj jakby trzeba pamiętać, też jest rolą prawa do informacji, jakby to jest też ważne, że osoby będące w administracji, czy w ogóle w władzach publicznych powinny sobie zdawać, że prawo do informacji ma też charakter prewencyjny. To zawsze może się stać, jak ja podejmę decyzję, że ktoś się o tej decyzji dowie. I też ma taką charakter prewencyjny, polegający na tym, że no lepiej nie robić złych rzeczy, albo rzeczy, które mogą budzić wątpliwości, bo to podlega zasadom jawności. Bo nie tylko, że wciągamy później, ale też jawność ma charakter prewencyjny. Że na przykład ja nie piszę w sieci obywatelskiej, bo już od Polski jakieś umowy, bo my to wszystkie umowy pokazujemy, jakieś umowy, bo ja wiem, że nawet nie muszę sobie tego zdawać sprawę, ale każdy to będzie o tym debatował, to też jest ważne, nie tylko, że zrobiłem się, ale czy będzie debatował. Władza publiczna też powinna wiedzieć o tym, że można debatować o wydatkach, czy to jest dużo, czy mało. Zapłacimy Osowskiemu za wystąpienie 10 tysięcy, to jest dużo, czy mało. Więc o tym trzeba wiedzieć. To jest wątek Trybunału Konstytucyjnego, który się pojawił. Wątek Trybunału Konstytucyjnego, to trzeba powiedzieć, jak się nagrywa, ma kłopoty z jawnością. To jest bardzo ważne. Mamy teraz znowu sprawę z Trybunałem Konstytucyjnym, bo nie chce ujawnić kwot w umowach cywilnoprawnych. I się broni jak może. Drugi przypadek, powiedz aktualnie tylko takiej rzeczy, jako pokazując, do czego może służyć prawo do informacji, czy jest ważne do dobrego rządzenia. To jest kwestia. W debacie publicznej w ostatnim czasie pojawiła się taka informacja, że byli podsłuchiwani dziennikarze. Nie wiem, czy ktoś z Państwa tutaj zanotował, że była taka sytuacja, że tam jakaś liczba dziennikarzy była podsłuchiwana, że to niby nielegalne, jedni mówią, że legalnie, drugi nielegalnie, jedni mówią, że 5, drudzy 50 dziennikarzy, nie wiadomo. To był też powód pewnej konferencji, nie pewnej konferencji, komendanta policji, z tego co ja pamiętam, że też wspominał o takiej sytuacji i nawet na stronie ministra spraw wewnętrznych i administracji była taka informacja, że tam był przeprowadzony audyt w Komendzie Głównej Policji, coś tam jest nie tak, skierowano 7 wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do policjantów, ale jest w debacie publicznej jakaś rzecz dotycząca nielegalnego czy legalnego posługiwania dziennikarza. I my o to zapytaliśmy. O te informacje, właśnie o posługiwanie, jaka to była liczba dziennikarzy, ilu policjantów ma wszczęte postępowanie dyscyplinarne, czy były legalne, nielegalne podsłuchy. W tej chwili jesteśmy na etapie, w tym tygodniu będziemy składali skargę do sądu. Ale co jest ważne? Że prawo do informacji też zapewnia, albo komendant główny policji nie chce ujawnić tych informacji. Prawo do informacji też zapewnia to wiedzę, żebyśmy mieli rzetelną wiedzę. Trwa debata publiczna, czy w aparacie państwowym ktoś legalnie czy nielegalnie posługiwał dziennikarzy. To jest samo nasuwa, że to powinno być w jakiś sposób dostępne dla opinii publicznej. To było legalne, nielegalne podsłuchy. Ile było tego? Jaka liczba była tych podsłuchów? Czy to była duża, mała? Czy rzeczywiście jacyś policjanci naruszyli prawo i nielegalnie podsłuchiwali? Natomiast odmawia nam się wiedzy do tego. A jednocześnie politycy o tym dyskutują doskonale. Że któryś z polityków rzuca, że to było 48 podsłuchiwanych dziennikarzy. I tu będziemy mocno walczyli o to, bo po pierwsze, mamy do tego prawo, a dwa, ja sobie nie wyobrażam, żeby tajną informacją było, że ktoś kogoś nielegalnie posługiwał. Znaczy, oczywiście nie wiemy, czy był legalnie, czy nielegalnie, bo do tego też się prawda. To jest też wątek aktualnie politycznie. Inny wątek z aktualnych spraw to jest audyt. Teraz niestety jeszcze jedna sprawa. Też w tej chwili, nie wiem, czy Państwo dostrzegli, że aktualne władze podają, że co rusz są jakieś prowadzone audyty, że tam audyt wejścia. Że na przykład minister obrony narodowej wskazał, że zrobił audyt wejścia do ministerstwa i tam wyszły jakieś nieprawidłowości. I też, jeżeli chodzi o te kwestie jawności, to też nie mamy do tego dostępu. Jeśli minister obrony narodowej twierdzi, że tego nie może dostać ze względu na ochronę informacji niejawnych. Ale zwracam uwagę, że w debacie publicznej znowu się pojawia informacja taka, że przyjmuje ministerstwo i tam było pełne nieprawidłowości, albo trochę nieprawidłowości, które ono się przesadziło. I jak my mamy rzetelnie ocenić, jak nawet się nie wskazuje części tego, bo ja rozumiem, że część Ministerstwa Obrony Narodowej może podlegać wyłącznie z jawności ze względu na ochronę informacji niejawnych. No ale jak padły jakieś zarzuty i teraz opinia publiczna staje, to warto, żeby ona dostała jakąś informację z takiego punktu widzenia. Również ciekawym wątkiem, takim, najpierw powiem trochę o tych większych sprawach, a później przy pomocy Krzysztofa Lokajmy, bo nie wiem, jakieś przypadki. To jest kwestia na przykład Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jakiś czas temu pojawiła się w mediach taka informacja, że Agencja Bezpieczeństwa wykorzystuje system rozpoznawania tablic i ten system w
podobno agencja wykorzystuje, a ten system, jak podobno go wykorzystuje, udało się dzięki temu zatrzymać, jak było się przestępcy. Ale dzięki temu. No i zadaliśmy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy korzysta z tego systemu do analizy tablic rejestracyjnych, w jakich miejscowościach są te kamery, czy ten system jest stosowany, kto go obsługuje, czy agencja, czy jakiś podmiot zewnętrzny. I tu agencja też broni do tego, więc ta sprawa oczywiście może być mniej taka z punktu widzenia jakby racjonalności odwrotu tej kamery. Natomiast to jest kwestia, ciekawa sprawa, która będzie dotyczyła pewnego zderzenia ważnej sprawy, jakim jest bezpieczeństwo funkcjonowania państwa i obywateli, czyli że służby specjalne korzystają z systemy, które pozwalają im przeciwdziałać, powiedzmy, zagrożeniu, ale do prawa do wiedzy, co robią te służby. Czyli czy służby korzystają z danego systemu do rozpoznawania tablic. I rzeczywiście, moim zdaniem, są z nami przed ciekawym wyzwaniem, która wartość będzie miała pierwsze miejsce. Czy rzeczywiście to bezpieczeństwo ABW wskazuje, czy ABW odmawia nawet odpowiedzi, czy skorzysta z tego systemu, ale czy będzie stanie przed zagadnieniem, czy w interesie państwa jest to, żeby służby miały swobodę działania, nawet już nie mówię, żeby dokładnie wskazywać lokalizację tych kamer, ale czy człowiek korzysta z tego systemu, a tym, czy my jako obywatele mamy prawo do wiedzy, co robią te służby. I przy tych dziennikarzach jest na mnie bardziej, mam więcej argumentów na rzecz jawności. Tutaj bardziej sobie myślę o tym, że rzeczywiście nastąpi takie zdarzenie i zobaczymy, co robi sąd. W tym 27 maja będzie rozprawa w pierwszej instancji, więc zobaczymy, jak to będzie. Z takich, powiedziałbym, ciekawszych rzeczy jeszcze w rozumieniu takiej polityki i dobrego rządzenia i takiego myślenia o państwie jako całości, to jest jawność działania partii politycznych. To jest temat, który mnie pasjonuje, powiedziałbym, od pewnego etapu. Zacznę trochę od końca, od ostatniej sprawy, jaką mam, związanych z partiami politycznymi, to kto słyszał, że prezes partii Prawo i Sprawiedliwość spotkał się z premierem Orbanem. Było takie spotkanie w Polsce dwa miesiące temu. Odbyło się takie spotkanie. Spotyka się prezes partii politycznej z premierem innego rządu. I jak państwo myślą, czy mamy prawo do wiedzy tego, czego dotyczyło to spotkanie? To nie byłoby. Proszę zobaczyć, czy to nie jest typowy aparat administracji urzędu, jak jest urząd, powiedzmy, premier innego państwa, spotyka się prezes jednej partii. Krzysztof, jak myślisz? Myślę, że nie. W ustawie o dostępie do informacji publicznej wpisane są partie polityczne jako podmioty zobowiązane. To jest bardzo ciekawa sprawa. Ta właśnie spotkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości z premierem Węgier, bo pokazuje pewną rzecz. Ustawodawca wskazał, że partie polityczne poddane są pewnej zasadzie jawności, tak samo jak administracja. To powoduje, że jeżeli to spotkanie zorganizowała partia, za to spotkanie zapłaciła partia, to mamy prawo do wiedzy, co było przedmiotem tego spotkania. I rzeczywiście, my zapytaliśmy tak, że pierwsze, kto za to zapłaci, jeżeli nie zapłaciła partia, to w jakiej wysokości, fakturę do tego, kto kogo zaprosił i czego dotyczyło to spotkanie. I Prawo i Sprawiedliwość udostępniło fakturę na to, nieważne, jakaś kwota była 11 tysięcy. Ale jednocześnie odmówili odpowiedzi na pytanie, kto kogo zaprosił i jak to był przedmiot tego spotkania. Teraz jest ta sprawa w sądzie. Natomiast to, że już tak dopytujemy partię polityczną, jest wynikiem długiego procesu polegającego na tym, że kilka lat temu pierwsza fundacja Stańczyka z Krakowa zapytała Prawo i Sprawiedliwość, bo tu się pojawia Prawo i Sprawiedliwość, ale zupełnie o innych partiach, zapytała o taką rzecz. Na podstawie jakiego dokumentu wyliczane są składki danej partii, tej partii. I to była długa sprawa, która się ciągnęła ze 2-3 roku i rzeczywiście na końcu Prawo i Sprawiedliwość zostało zobowiązane do ujawnienia tego dokumentu. I sąd wskazał, że skoro ustawodawca zdecydował się w całości podać partii politycznej za zakresem jawności, to taki dokument oczywiście też. Potem zostały złożone wnioski o udostępnienie informacji publicznych przez 5 partii politycznych przedmiotu parlamentu o ujawnienie wydatków, ale to był jeden wniosek, do każdej partii wpłynął wniosek, ujawnienie wydatków na jeden miesiąc wszystkich wydatków. I drugi wniosek dotyczył takiej przekornej historii, polegającej na tym, że te partie polityczne zostały zapytane o wyniki badania opinii publicznej. Trochę tak przekornie, dlatego że ja lubię, jak politycy występują przed kamerami i mówią taką fajną rzecz, tam
wyniki, że mamy tam 10% to nic, bo mamy wewnętrzne badania i z naszych wewnętrznych badań wynika, że mamy 150%. I zapytaliśmy o umowę na tym badanie i rzeczywiście jakie te wyniki były z tych sondażowych, które zamawiane są przez partie polityczne. Zapytaliśmy pięć partii politycznych będących w parlamencie, czyli PO, PiS, PSL, SLD i wtedy jeszcze była partia Twój Ruch. Tak jak każda partia dostała taki wniosek. Która z tych partii ujawniła wydatki? Która z tych partii odpowiedziała na te wnioski? Wszystkie. To jak Państwo myślą? Może liczbowo, ile z tych partii się poddało za jawności? Czemu? Wydaje mi się, że nie będzie to do 10%. Kto? Twój ruch. Twój ruch do 10%. Nie, ale nawet się na końcu żartuję, albo nie jest zaskakujący. Żaden. Obowiązek jawności partii politycznych, po pierwsze finansów partii politycznych wynika z konstytucji, po drugie powtórzona zasada, może zwiększona zasada jawności partii politycznych jest zapisana do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ona obowiązuje od 1 stycznia 2002 roku. Po tylu latach dostają partie polityczne, które będą, są w parlamencie, mają doskonałe zaplecze, pieniądze na, powiedzmy, specjalistów, wpływają do nich wnioski i te partie polityczne sobie z tym nie robią. Skierowaliśmy 10 spraw do Sądu Administracyjnego, Warszawy, wszystkie wybraliśmy. Sądy były, nie miały żadnych wątpliwości. Wydatki partii politycznych podlegają w zasadzie jawności. Partie polityczne mają każdemu odpowiadać na to, jak wydatkują pieniądze. Mamy sobie takie wątki, że w międzyczasie grzywny sądy nakładały na przykład na PSL i na Twój Ruch, bo sąd nie chciał przekazać dokumentów do sądu. Ostatecznie skończyło się w przypadku dwóch partii, Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, dlatego że te dwie partie złożyły skargi kasacyjne, nie zgadzając się z wyrokami pierwszej instancji, twierdząc, że nie ma takich uprawnień w Polsce, żeby obywatele pytali, co oni robią. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że jest taka uprawnienie. Oczywistość może, że te partie mają działać przejrzyście. To też jest ciekawa rzecz dla takiego badania w ogóle działalności partii politycznych, kto się zajmuje partiami politycznymi, dlatego że to tych spraw, które były dosyć głośne, przynajmniej w takich krajach, w którym my działamy, do tamtego okresu większość osób korzystało ze sprawozdań Państwowej Komisji Wyborczej. Czyli jak się partie rozliczały z pieniędzy, które dostają, to przeglądane były dokumenty Państwowej Komisji Wyborczej. A nikt bezpośrednio już nie pytał tych partii politycznych. Jakby my pokazaliśmy, że można by to troszkę taki wątek takich różnych wydatków, które były w mediach czy tam partii, ale pokazaliśmy, że można pytać na bieżąco. Tak interesuje nas z tygodnia na tydzień wydatków partii politycznych, to możemy o to pytać. Trochę to się poprawiło z jednego względu, bo ostatnim pewnym zamieszaniem z jawnością partii politycznych w tej już kadencji akurat dobrą rzecz zrobiła Nowoczesna, czy nie Nowoczesna, czy mamy jakiś drugi człon Nowoczesnej, tak to nazwę, dlatego że Nowoczesna publikuje swoje wydatki już w internecie. Czyli już nie trzeba do nich wnioskować, oni tu się rzucają siebie na do biuletynu informacji, myślę, że można na bieżąco pokazywać i oglądać wydatki Nowoczesnej. Natomiast jeszcze w tym kontekście tych partii politycznych, które już, my to nazywaliśmy na takie artykuły się u nas na stronie, bo nie pamiętam kto pisał, przepraszam, oczywiście, czy nagrywa. Dobramy, no tak dobrze, że pamiętam autora. Ponadpartyjna zgoda. Rzeczywiście my to tak nazwaliśmy, że jeżeli chodzi o jawność, czy niejawność partii politycznych, to jest ponadpartyjna zgoda. Oni się we wszystkim mogą nie zgadzać, ale jak się pyta, ich co oni robią, to nie wszyscy mówią, że udają, że nie wiedzą nic o tym. Dobra. Tutaj powtórzyliśmy niektóre pytania w tej kadencji i wydaje mi się, że jest podobne, że się nie zmienia to nastawienie do niejawności. To jest wielka chęć do niejawności. I to jest trudne, mimo że jest jasne, orzecznie swoje to bez problemu, te parę, część z tych partii już przeszła przez drogę sądową, no i udało nam się z Nowoczesnej, to rzeczywiście to był taki duży, najpierw na odpowiedź napisali, że nic nie robią, a później po dwóch czy trzech dniach wszystko publikowali, zreflektowali się po remisku, więc to jest już duży sukces. Natomiast chcę też powiedzieć, że o smutnej części historii, bo jeszcze o sprawach dużo takich pozytywnych powiem, że bo w tym kontekście tych partii politycznych, że u nas niejawność, nie ma właśnie niechęć do jawności, jest ponadpartyjna i nie zależy od tego, kto jest to. Trochę historię uproszczę, ale w debacie kandydatów na prezydenta w ostatnich, żeby prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w ostatnich wyborach, w jednej z debat, nie pamiętam której, aktualny prezydent zarzucił poprzedniemu prezydentowi, że ten działa niejawnie, że ukrywał opinię OFE,
takie opinie, był taki moment, że tam prezydent Komorowski podpisał zmiany tzw. systemu OFE. Były ukryte opinie ekspertów, które zamówił prezydent, żeby nie pojawił, żeby one były pobiegły. Czyli tam były postępowania sądowe. I aktualny prezydent w debacie publicznej poruszył ten temat, że prezydent Komorowski był mijany. Zmienia się prezydent. Spływają do nowego prezydenta, który tak w tej kampanii wyborczej mówił o tej, wydawało się, że był za przejrzystością. Wnioski o ujawnienie tych opinii i autorów tych opinii. Jakie argumenty nowy prezydent? Te same. Dokładnie identyczne. Nawet można byłoby, i też upraszczam wypisowi, zrobić kopię w tej tamte argumenty, niech się wolno nie przyjmuje. Mimo, że w debacie publicznej było hasło jawności twarzy. Po tej debacie my zapytaliśmy oba komitety wyborcze o wydatki w ramach kampanii wyborczej, jakie prowadzą, jakie te komitety mają wydatki w ramach kampanii wyborczej. Oba komitety dostały te wnioski. Odbyły się dwie rozmowy telefoniczne z oboma sztabami wyborczymi. Oba sztaby potwierdziły, że ujawnią wydatki w terminie do 2 tygodni, taki jest termin ustawowy, niezwłocznie do 2 tygodni. Kampania się skończyła jakiś czas temu, 2 tygodnie minęły jakiś czas temu, do dziś nie mam odpowiedzi. Czyli nie możemy deklarować. Oba sztaby wyborcze, na oba sztaby zostały złożone zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, nie ujawnienia informacji i toczą się postępowania. Jaki będzie ich skutek? Nie. Ale to też pokazuje, że ta jakby w deklaracjach politycznych, bardziej dla państwa, jawi się bardzo, bardzo nam wartości. Naprawdę, jeżeli od pytania, jakbyśmy się zapytali polityków, większości polityków, tak mi się wydaje, bo oczywiście nie prowadzimy banka, ale jak rozmawiam już na przykład, spotykam się z samorządowcami, to jawi się bardzo ważne. Też pokazały ostatnie wybory samorządowe, w wielu samorządach w Polsce przejrzystość działania władzy była jednym z argumentów na rzecz tych kandydatów, którzy startowali. Natomiast w praktyce to nie działa. To od razu Państwu mogę powiedzieć, że jest jakiś kłopot z jawnością. Jednym z takich przykładów jest Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Dlatego, że prezydent Gorzowa został wybrany, to też niesamowita historia tak naprawdę wyboru nowej władzy, przejęcia władzy przez grupę ludzi, którzy się skrzypili tuż przed wyborami ludzi dla miasta. Znaleźli fajnego kandydata, który wyznawał wartości, deklarował. Jedną z tych wartości była maksymalna przejrzystość. I został tym prezydentem, nikt nie wierzy w to, że zostanie prezydentem w Gorzowie. Po samych wyborach, tuż po wyborach, nawet miał Urząd Polska na zaproszenie prezydenta Jacka Wójcickiego, byliśmy w Gorzowie, takie robiliśmy szkolenie dla urzędników za darmo, żeby fajnie, że trzeba pracować z administracją, żeby fajnie. Natomiast Jacek Wójcicki w tej chwili jest bardzo nietransparentny. Już zaczynają być kolejne sprawy sądowe z Narodowym Kolegium Wyborczym, które się coraz więcej informacji odmawia i udaje. Jacek Wójcicki, jak jest moja opinia o tym, bo jak akurat szkoliłem i też byłem wcześniej przed wyborami w Gorzowie, pogadałem o jawności po wyborach i wydawało mi się, że to będzie ogromna historia sukcesu. Jakiego nawet prowadzącej jawnościowej, to się zmieniło. Rzeczywiście jest kłopot z taką deklaracją jawności dla jej stosowania. Wydaje mi się, ja nie wiem, jak jest teraz, ale wydaje się, że w Lublinie zaczyna być też coraz gorzej z jawnością. Czy to możesz nie odpowiadać, ale ja mam taką obserwację. Bo sprawy z Lublinem nas też trafiają, jeżeli chodzi o prezydenta. Bo mówię o władze miasta, bo nie znam innych instytucji. Wydaje mi się, że argumenty, które są powoływane, są chybione, a mają na celu utrudnianie dostępu. I to proszę, żeby było nagrane. I to mówię po prostu. Więc fajnie jest nawet takie, ja nawet mi się marzę to, żeby kiedyś zrobić takie duże badanie, pomiędzy tym, to trochę anegdoty są, ale pomiędzy tym, prawo jest jasne w zasadzie, pomiędzy tym, jak jest ta deklaracja dla jawności, ona nie działa. Bo u nas jest kłopot z dostępem do informacji, czy jawnością, czy prawem do wiedzy, jest kłopot wykonywania i realizacji. Jak pokazuję na przykładzie Trybunału Konstytucyjnego, ale ten przykład jest na każdej gminie podobny. Po partiach politycznych, o Trybunale Konstytucyjnym, o uczelniach też jest ciekawe. To na przykład ten wątek, który dzisiaj na samym początku było tego pytania, na przykład dotyczącego uczelni. Jest kłopot z uczelniami, z przejrzystością funkcjonowania uczelni. To nie jest takie oczywiste, na przykład mówię to, że z dostępnością protokołów z Rad Wydziału, czyli uchwał Rad Wydziału. Na przykład dziekan Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie uważa, że nie musi tego dawać. Urząd uważał, trzeba było iść do sądu niedawno, w tamtym roku.
ten Wydziału Prawa, który jest profesorem nauk prawnych, uważa, że nie można tego dać. Są co na to coś innego. Natomiast bardzo fajna jest taka strona Łożu Edu, to jest organizacja, która zajmuje się przejrzystością również w uczelni i pokazuje liczba spraw, które musieli, żeby dostosować informację o funkcjonowaniu uczelni, pokazuje, że uczelnie też mają pewien kłopot z jawnością. My to też nazywamy w ten sposób, że czego byśmy nie zapytali, albo kogo byśmy nie zapytali, to ta jakość rzeczywiście ona się dopiero kształtuje. I mimo proszę zobaczyć, że 97 rok, 2002 powiedzmy, to są takie daty ważne dla polskiej jawności. Mija wiele lat, a my się dalej tej jawności uczymy. To jest bardzo, że ona nie jest taka naturalna w polskiej administracji, tylko teraz samych tak naprawdę. No bo to jest taka kwestia, że nawet że ja nie mam przekonania, nie mam przekonania też w instytucjach, które wchodzą w kontakt z administracją. Ja przykład wykonuję jakąś usługę na rzecz administracji, które ci sobie nie zdają sprawy, że płaci mi administracja, to moje prawo na przykład prywatności do pewnego zawężenia. Na przykład umówcy prawnej, ja wykonuję usługę na rzecz administracji, to się muszę mieć takie przekonanie. I to powinno być tak naprawdę moim zdaniem od najmłodszych lat wskazywane, że to jest, że to będzie podlegało zasadom transparentności. Sąd Najwyższy. To jest ciekawie też, ciekawa historia Sądu Najwyższego. Kto słyszał o czymś takim jak rejestr umów? Wiem, czy to słyszał. A kto słyszał, że w Lublinie na przykład jest rejestr umów miasta? Krzysztof jest? Nie wiem. Jest. Skąd się wzięło coś takiego jak rejestr umów? Rejestr umów to jest taka informacja na stronach internetowych, która zawiera, z kim została zawarta umowa, zawiera tę informację, z kim zawarta jest umowa, na co ta umowa jest, kwota i na przykład data. No, różne są te rejestry, takie podstawowe informacje. Czyli trzeba o to pytać, jest na stronach. To się wzięło z tego, że miasto Warszawa nie chciało ujawnić umów, z kim zostały, ostatecznie to z kim zostały zawarte umowy, chyba dzieło. Później było tak, że to się dotarło do Sądu Najwyższego. I w Sądzie Najwyższym Sąd Najwyższy powiedział, że bezwzględnie powinna być wiedza o tym, że mieszkańców, z kim są te umowy zawierane, na jaką kwotę i z kim są zawierane. I od tego rozwiął się w całą Polsce do jednego wyroku taki ruch, który się nazywa publiczny rejestr umów. W niektórych samorządach w Polsce, czy w ogóle dotyczących instytucji, mieszkańcy, czyli ludzie wnioskują o to, żeby powstawały na stronach internetowych takie rejestry. Żeby było online, wiadomo, z kim są zawierane umowy. I to by chyba też na waszym projekcie u was w Lublinie, czy to sam projekt. Na wniosek Fundacji Wolności też w Lublinie. I też na początku chyba te tablice stawialiście, prawda? To na początku się nie dało, bo jak to zrobić, bo to zbyt wiele pracy wymaga i tak dalej, czy to się nie da. Nie da się tak. Ale trochę na głosie nie spostawiamy, to się da. I to jest fajna rzecz, ale zaczęło się od jednego wyroku, to jest ważne. Że jeden wyrok spowodował, i to jest też ważne, że później jeden z dziennikarzy z Małopolski, bo Warszawa po przegranym wyroku przekonała to w sukces, bo stwierdziła, że wątpliwości zostały rozwiane, szybko na swojej stronie zrobiła ona taki rejestr. Później dziennikarz z Małopolski to u siebie zawnioskował do swojej gminy i teraz te rejestry powstają. Mieszkańców rzeczywiście interesuje to, na co są wydatkowane pieniądze. Ale co jest w tej historii ciekawym wątkiem, pokazującym trochę nastawienie różnych instytucji do jawności, to jak Sąd Najwyższy orzeka, macie ujawnić, mówię w Warszawie, wy macie ujawnić, z kim są zawarte umowy, to jak ten Sąd Najwyższy dostaje pytanie o umowę, to co robi? Jakby już jako instytucja cała dostaje, z kim zawiera Sąd Najwyższy. To co robi? Tuż w momencie jego jeden skład orzekający mówi transparentnie, mówi to ważną rzecz. A co robi sam Sąd Najwyższy? Nie, już tak nie patrzy. Co może zrobić Sąd Najwyższy? Dzieli się tymi umowami? To też powinien teraz zrobić. Nie dalej. Sąd Najwyższy nie kwestionuje w ogóle uprawnienie, że w Polsce można pytać o umowę. Jako już instytucja cała. I co jest lepsze, to teraz o Państwu powiem. Ten Sąd Najwyższy idzie do Trybunału Konstytucyjnego, pierwszy prezes sądu wysyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który chce, żeby nie było ustawy o dostępie do informacji. Kwestionuje w ogóle, że takie nie można, trzeba to zlikwidować, tak naprawdę, ja to mówię, o takie proszę. Sąd Najwyższy, pierwszy prezes Sądu Najwyższego kieruje zaraz po tym, jak przegrywa sprawę ujawnić umów w sądzie administracyjnym, mówi, nie może być tak, że w Polsce ludzie będą pytali o umowę. Trzeba to zlikwidować. I teraz mamy w Trybunale Konstytucyjnym, który już funkcjonuje, mamy sprawę, będziemy mieli niedługo wyrok pewnie, o to, czy w ogóle nie zlikwidować ustawy o dostępie do informacji. Jest to jedna z naj,
trudniejszych historii w polskiej jawności. Instytucja, która powinna stawić na straży praworządności, kwestionuje jedno z podstawowych uprawnień, prawo człowieka do wiedzy, jak są wydatkowane środki publiczne i do tego, jakie są zawierane umowy. I tutaj no to też zupełnie taka kuriozalna historia, że zaczęło się od mało fajnego wyroku tego sądu, skończyło się tak, że ten sam sąd kwestionuje to uprawnienie. Więc jest to ciekawe. Wszyscy zasnęli. Nie wzbudźmy się. I śpimy. Co z tą jawnością jeszcze? A pani? Tak. Proszę. Zresztą pod kierunkiem profesora Szybińskiego robiliśmy taki program COVID, takie pierwsze tego typu programy badania dostępności do sądu w Polsce, czyli już się tym zajęła w ogóle Fundacja COVID. Ale wtedy w ramach tego programu monitoringu pracy sądu, powołując się m.in. właśnie na ustawę o dostępie do informacji publicznej, przy szkoleniu wolontariusze mieli dopytywać się na przykład w sekretariatach Wydziału Sądu o wokalną, była zawieszona na przykład w formie prewencyjnej na drzwiach, czy mogą dostać ksero tej wokalnej. I bardzo ciekawe, bo w części sądów w ogóle nie było z tym problemu, natomiast w części no, przeróżne były powody uzasadnienia, że tej wokalny skserowanej sekretariaty nie chciały udzielać. I też przy tej okazji pamiętam, było takie pismo specjalne o Hulnik, przez ministra jeszcze sprawiedliwości, zresztą, który jest też obecny minister sprawiedliwości, stosowne pismo wysłane do wszystkich sądów w Polsce, że, znaczy twierdzą, to bardzo też dziwne uzasadnienie, że wprawdzie wokanda jest informacją jawną, ale nie publiczną, w związku z tym to, że wisi na drzwiach, to ok, ale ksero tej wokandy, no to już nie. To zawsze tyle stanowiska, z tym się nie zgadzam, że to są ostatnie, że jest informacja publiczna, powinna być udostępniana. Co do początku pani pytania, no to ja bym trochę tak nawet pani to zasygnalizowała, że różnie to było z różnymi sądami. Trochę się to nie zmieniło. Sądy podlegają takim samym zasadom jawności, jak cała administracja. Ja wspominam o tych drogach, różnych jest pełen dostęp do wyroków, jak i nawet znowelizowano ustawę o dostępie do informacji publicznej. Żeby nie było wątpliwości, że wyroki sądy stanowią informację publiczną i sądy muszą każdemu udostępnić wyroki czy inne czy postanowienia. Natomiast rzeczywiście jest tak, że to stosowanie tego uprawnienia będzie zależeć tak od sądu. My robiliśmy w tej chwili, powiem o trzech przypadkach, ale robiliśmy też ogólnopolsko, zbieraliśmy ze wszystkich sądów powszechnie informacji dotyczących postępowania dostępu do informacji publicznej. I o ile z sądami raczej już nie było kłopotu, to bardziej z prokuratorami. Bo to nie chciano nam, trochę prokuratorów chciano nam zmienić postanowień, na przykład o umowie wszczęcia, o umorzeniu postępowania. Sądy już się raczej wyrygowały. Tak, natomiast no, oczywiście jak przy takiej masie sądów zdarzają się, jak jest sądy powszechne, 300 jedzie, to zdarzają się przypadki, że trzeba jednak jakby już nie wysyłać tego wniosku, tylko do wniosku trzeba jeszcze poprzeć argumentację, że trzeba postępować. Natomiast to już jest tak oczywiste dla sądu, że nie ma kłopotu z dostępnością orzeczeń dyscyplinarnych w sądach, nie ma kłopotu z dostępnością zgód na dodatkowe zatrudnienie, bo sędziowie często szkolą, a to żeby szkolić, muszą mieć zgodę od prezesu. Sądy z tym już też nie ma, można mieć trochę powodów na to, natomiast potem tam jest dalej. Polega to trochę na tym, że te zapłaty, jak nie pamiętam na jakim etapie, wyrok sądów administracyjnych, w których sądy administracyjne raczej przyjęły właśnie taką zasadę, że tak z tą wokandą, bo tam są dokumenty dla osoby, że ona jest niby jawna, ale już nie do końca na wniosek, bo można profilować tą ustawę. Ja się z tym zgadzam, uważam, że to jest informacja publiczna, która podlega udostępnieniu, szczególnie, że większość sądów już prowadzi nawet e-wokandę, na to będą nam zobaczyć datami, tak naprawdę pisać ten zakres. Ale to jak pani wspomniała, to ja pamiętam, jak byłem na kursie Szkoły Praw Człowieka, to też pokazuje, jak działają sądy pod pewną kontrolą, powiedziałbym. Nawet taką unikum, jak byłem w Szkole Praw Człowieka, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, byłem na obserwacji sądu apelacyjnego w Szczecinie i siedziałem do jako publiczność i dwa posiedzenia już przeszły i w trzecim posiedzeniu tak sąd pytał, skąd pan jest? A ja mówię, że jestem
publicznością, ale to jest w ramach takiego monitoringu sądów, tak powiedziałem, skąd i sąd za to i łańcuchy założył. To jest, że uznaje... Jedna kwestia. Tak, jedna kwestia, że... Więc warto, władze się temu poddają, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o sądy, to bardziej z tylko pozostawnością do dokumentów w prokuraturze. Krzysztof, powiedz o swojej sprawie z prokuratorem. O co Fundacja Wolności teraz walczy? Skąd jest ta prokuratury? W zeszłym roku była taka zmiana, coś puszcza afera Brudnina, co na afera podsłuchowa z ratuszem. Chodziło o to, że podobno kończący rady miasta, zastępca prezydenta, ktoś pomieszcza, rozmawiali, dogadywali się, kto ma zostać prezydentem spółki miejskiej, po prostu ustawiali komuś. I dziennikarze o tym napisali, że były podsłuchy CBA, afera, kto tam był podsłuchiwany, tak dalej. I wystąpiliśmy, w związku z tym, że były dotrzymane dyskusji publicznej, wystąpiliśmy do prokuratora z wnioskiem o udostępnienie treści stenogramu tych podsłuchów i listy osób, które były przesłuchiwane. To prowadził prokurator okręgowy, odmówił nam dostępu tych informacji. W związku z tym złożyliśmy skargę, która była rozpatrywana przez prokuratora apelacyjnego i wyższy szczebel, który nakazał udostępnić listę przesłuchiwanych osób. Natomiast w kwestii podsłuchów pod stenogramem podtrzymał, czyli dalej go udostępniać, więc poszliśmy z tym kolejnym prokuratorem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, gdzie toczyła się sprawa. Prokurator podtrzymał swoją decyzję, że nie może tego udostępnić. My powołaliśmy się jeszcze na argument, który mówił o tym, że powinniśmy to otrzymać, a sąd generalnie stwierdził, że uchyli decyzję prokuratora, stwierdził, że miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, czyli że nie wygraliśmy sprawę, no to się stwierdził, że to w ogóle nie jest informacja publiczna, kiedy nie dostaniemy. Ale się to akurat nie będziemy składać skargi kasacyjnej, ale to jest w ogóle ciekawe, to jest jedna z takich ciekawszych spraw w Polsce, że to jest trochę podobne. W debacie publicznej mamy to, że zostało w pewien sposób, może, który nie wiemy, został ustawiony konkurs na chyba prezeska, tak? Czy na zarząd? Na prezesa spółki miejskiej. I ja się dziwię, że to nie może być debatem przedmiotem rzeczywistej debaty publicznej. Bo jak mamy ocenę funkcjonowania tych władz, skoro bo to tutaj się już teraz postępowania wiedzieć, że się toczyło jak postępowanie CBA, bo było tutaj łączona jawność tych stenogramów, więc są jakieś nagrania są. Jeżeli tak było, to ktoś miał zarzuty? Nie, to nie było zarzutu, co? Nie. A nie, to postanowienia o umorzeniu chyba wynika, że toczyło się, że tam jednak były rozmowy. Tak. Żeby było jest ujawnione postanowienie o umorzeniu postępowania, natomiast my nie wiemy, co było. Ja nie twierdzę, że akta zakończonych postępowań mają być w całości jawne, ale w takiej ważnej sprawie, która dotyczy obsadzania, czyli potencjalnego zagrożenia zasad obsadzania stanowisk w spółkach publicznych, no to podstawową częścią z tego prawdopodobieństwa, czy tak było, czy nie było, jak to przebiegało. Bo nie wszystko to jest ważne, kontroli obywatelskiej, takiego przyglądania się władzy, że można uznać, że coś nie było przestępstwem. Ale w ramach tego, że byłaby taka debata publiczna, można było ocenić, że to było nieetyczne, że tak nie powinien funkcjonować samorząd, czyli politycznie moglibyśmy inaczej rozliczyć nasze władze. To o tym też trzeba pamiętać, że jakby nie zawsze, nie wszystko podlega prawu, czy tam sankcjom karnym, tak to nazwał, ale prawo do wiedzy, którą mają władze, też pozwala nam politycznie oceniać tego. Tu mogłoby tak dojść do takiego przypadku, że może okej, nie ma przepisów, że tam różne przepisy dotyczących konkursów do zarządów, albo one są takie, które można trochę ominąć, ale jeżeli byśmy zobaczyli rzeczywiście, jak się umawiali, czy się nie umawiali, to moglibyśmy ocenić, czy to było w porządku. A jak nie było w porządku, to jest kolejna przyczyna do tego, żeby dyskutować, czy mamy skuteczną władzę. Co z nią jest nie tak, albo jest super, bo może się okazać, że nic nie było w tego. Natomiast no, tutaj rozstrzygnięcie popełnienia jest najmniej trafione, dlatego że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uciekł od odpowiedzi. Natomiast z waszych wartości, o których ja staram się mówić, co jest ważniejsze, czy niejawność postępowania służb specjalnych, czy ewentualnie w interesie publicznym, to są ludzie, którzy stwierdzą, że nie ma do tego w ogóle odprawienia. Wyrok jest pod tym względem moim nieszczęśliwym, że można powinniśmy dyskutować o meritum, a nie teraz uciekać się do takiego, którego na siebie wydaje, że to się nie otrzyma na oczywiście w sądzie administracyjnym. Wierzę, że nie wiem, czy więc. O tym też trzeba pamiętać. I rzeczywiście polecam działanie Fundacji Wolności, to jest wzór dla całej Polski. Jawny Lublin.pl, fajna strona, jeżeli Państwo chcieli zobaczyć, jak można pokazać wydatki, głównie miasta, że sobie może zobaczyć, jakie się ma wynagrodzenia, albo jak moje wydatki krążą nie i na co idą. Jawny Lublin.pl zachęcę. Dobrze, ja opowiem trochę o procedurze, żeby starać się zmierzać do końca. O procedurze dostępu do informacji, już teraz nawet dostępu do informacji, wynikających z ustawy dostępu do informacji, żeby Państwo tak się może
znaczeniu do tego pytania. Przede wszystkim, to co mówiłem, pierwszą drogą do informacji jest bilet informacji publicznej, tam powinniśmy szukać. Jest w ustawie dostępnej jest właśnie wskazane, że to co w PIP-ie nie na wniosek, a jeżeli nie znajdę tego w PIP-ie, to mogę złożyć wniosek. O tyle jest fajnie w ustawie dostępnej informacji publicznej, że to jest kompletnie sformalizowana procedura. Pierwszą rzeczą, jaką można zrobić, to wejść do instytucji publicznej i zapytać ustnie. Jeżeli informacja dostępna jest głośna, czyli można ją przekazać, to wniosek ustny składa się, po prostu mówię, co chcę. Proszę mi pokazać ostatni protokół z Rady Miasta. I jeżeli można go pokazać, to po prostu go wystawię. Więc pierwszy jest wniosek ustny. Ale to, że jeżeli mam złożyć wniosek nieustny, czyli można powiedzieć pisemny, to oznacza, że to jest jakaś sformalizowana procedura. Zwykłym mailem mogę zwrócić się o informację. Czyli otwieram maila, szukam adres mailowy danej instytucji, wklejam adres mailowy, piszę wniosek o udostępnienie informacji i wpisuję treści. Wnoszę o udostępnienie skan ostatniego protokołu z Rady Wydziału. Proszę ten skan przesłać na adres tego maila. Czyli wnoszę, żeby przesłać adres tego maila. I tyle, i wysyłam. Bez żadnego uzasadnienia, bez żadnych podstaw prawnych, bez niczego. To jest pełen wniosek. Bez podpisu. Tak jest to prawo skonstruowane. Że muszą Państwo napisać, co chcą i jak to ma do Państwa być. Czy to ma być skan, kserokopia, czy do odbioru własnego, czy na płycie CD skan, nie przesłać maila. Czyli w tylko mówię, co chcą i jak to ma być. To jest cały wniosek o udostępnienie informacji. Organ nie ma prawa w żaden sposób do Państwa pytać, dlaczego, po co, skąd są Państwo, skąd się to wzięło i w ogóle, co Państwo jeszcze z tym zrobią. Z informacją, którą Państwo dostaną, prawo do informacji można zrobić wszystko. Rozpowszechnie, publikować, rozdawać, mówiąc, że dostaniemy faktury, czy coś się z tych faktur okaże, że to straszne wydatki, to możemy je rozdawać, wrzucać do internetu, na blogi, komentować. Więc tutaj nie ma żadnych przeszkód, bo to jest część wolności pozyskiwania informacji i rozpowszechniania. Czyli odformalizowany sposób. Mogę Państwu to na kartce papieru nawet zrobić, na zwykłej kartce, że tam co chcę, jak chcę. Oczywiście zachęcam do mailowego, dzisiaj no bym się zrobić takie doświadczenie, że wyciągamy komórki, gdzie wysyłamy teraz do dziekana wszystkie uchwały, ten protokoły z Rady Wydziału z 50 lat. Liczba informacji, bo jest taka, w ustawie dostępnej do informacji publicznej takie rozwiązanie w artykule 3.1 o informacji przetworzonej. Czyli wymyślona, to jest to, co pani wspomniała, bo to jest jakby dla Państwa pewien sygnał. To, że mamy prawo do bezwzględnego pytania, super. Ale ustawodawca wprowadził pewne wyłączenia. Takie, powiedziałbym, ograniczenia nie bezwzględne. Stwierdził, że jeżeli pytanie ma charakter analityczny, na przykład Państwo by zapytali o taką rzecz, o liczbę przyznanych stypendiów socjalnych w ostatnich 10 latach ze względu na dochody, ale te dochody, które się kształtowały w wysokości od 500 zł do 600 na głowę i jednocześnie były wskazywane jakiś inny czynnik. Czyli, żeby odpowiedzieć na to pytanie, władze uczelni mogłyby to zrobić, ale musiałyby z informacji istniejących je zebrać, przeanalizować i zestawić. Czyli powstałoby całkowicie nowe opracowanie. I wtedy to jest informacja publiczna przetworzona. Czyli coś, co nie istnieje, ale żeby to powstało, to trzeba dokonać analizy zestawienia. I to ustawodawca stwierdził, że nie chce, żeby prawo do informacji wykonywać na przykład rozdziały do prac licencjatowych czy magisterskich. Ktoś wysyła jedno tam pytanie, takie problemowe i tam administracja teraz siedzi i wymyśla odpowiedzi. W tym rozwiązaniu jest tak. Jeżeli pytasz o analitykę, to weź sobie dane źródłowe proste i sobie sam to przeanalizuj. Ale jeżeli chcesz, żebyśmy my to zrobili, to musisz wykazać, dlaczego to jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Czyli bardzo skomplikowana rzecz, trzeba uzasadnić, że świat zmienił. I administracja tego nadużywa. Bo znalazła sobie najprostszą furtkę, żeby nie odpowiadać, to teraz kwalifikuje no tak, w Lublinie. W Lublinie w ubiegłym roku zabieraliśmy się o nagrody, jakie otrzymali pracownicy Urzędu Miasta za pracę w roku 2014. Urząd Miasta odpowiedział, że był tego niedostępny, ponieważ może dostaliśmy tylko informację o osobach pełniących funkcje publiczne, a to wymaga 288 godzin pracy urzędnika, żeby sprawdzić urzędnik w pełni funkcji publicznej, którą nie. Oczywiście, jak sądzę, przegrałem. No tak, rzeczywiście jest to, ale liczba informacji nie stanowi informacji przetworzonej. To w ogóle nie było zamysłem ustawodawcy. Liczba informacji może stanowić przesłankę do wydłużenia terminu. Jest to w ustawie wpisane, że jeżeli nie wyrobisz się w terminie niezwłocznie, teraz, bo wniosek ma być wykonany niezwłocznie do 14 dni, czyli jest to bardzo krótki termin do dnia złożenia. Czyli jak piszę dzisiaj maila,
To jest dzisiaj kolejne 14 dni. I ustawodawca wskazał, że jeśli nie wyrabiasz w tym terminie, to możesz ten termin od dnia złożenia wniosku wydłużyć do maksymalnie 2 miesięcy, ale wydłużenie to następuje tylko i wyłącznie do udostępnienia informacji, a nie do odmowy. Bo odmowę masz wykonać do 14 dni. Czyli bez względu można nie pytać w odformalizowany sposób, dowolnie trzeba podpisywać się uzasadnia. I dostęp do informacji publicznej co do zasady jest bezpłatny. Co do zasady. Ewentualnie może być pobrana opłata związana z danym wnioskiem, ale to za koszty materiałowe, że jakiś ekstra koszt powstał. Bo trzeba nabić płyty DVD, bo nie ma płyty DVD, bo już się nie posługuje, bo trzeba nabić płyty DVD, żeby nabić na przykład skanę na płytę. To już może powiedzieć tak, my zapłaciliśmy za płytę 80 groszy, to musisz nam jakby zwrócić równowartość, nie tam za pracę, czy za jakieś tam czynności, tylko za koszty materiałowe. Kompletna ta kwestia związana z kosztami materiałowymi, nie za ksero, nie tak jak powiedziałem za pracę, czy za jakieś inne czynności, że tam osoby zatrudnione siedziały po godzinach, albo urząd mówi, my tego ci nie przygotujemy, zlecamy na zewnątrz jakiemuś przedsiębiorcy, żeby to wykonał. Nie, to jest obejście prawo. Czyli trzeba być bezpłatny. Natomiast zachęcam, żeby też, bo te kserokopie najczęściej tak się nam... Ja zachęcam, żeby nie generować takiego jakby typu kserowania, bo tak naprawdę większość z Państwa podejrzewam, posługuje się komputerem, to najlepiej jest zachęcamy do po prostu skanu, bo każdy urząd ma już teraz skan, to jest jeszcze szybciej się dostaje informacji. Niezwłocznie do 14 dni, tak jak powiedziałem, bez względu na to, może być maksymalnie wydłużony, bezpłatnie, w sposób dowolny. Pytam. Inny wątek jest tego, że pytać może każdy. W związku z tym, że to jest prawo człowieka, to nie ma znaczenia, kto jest skąd, kto jest z kim, w jakim jest wieku. Czy to będzie robiła osoba niepełnoletnia, pełnoletnia, ale z innego kraju, to nie ma znaczenia dla prawa informacji. Prawo do informacji ma charakter uniwersalny i może pytać każdy. Czyli sami zwracam uwagę na to, że skoro administracja czy tam podmioty zobowiązane nie mają prawa weryfikować tej osoby, która wnioskuje, nie ma takiego w ogóle uprawnienia, to tak naprawdę jak ja się podpiszę osobiście, to wiadomo, czy to jest osobiste, czy nie jest. Więc to jest ważne. Więc to bardzo szybka procedura dostępu do informacji. Sądy też są zobowiązane w miarę szybko do rozpatrywania do miesiąca do rozpatrywania. I ostatnia rzecz dotycząca prawa do informacji, to jest kwestia, że rzeczywiście ona podlega pewnym wyłączeniu, natomiast jakby z punktu widzenia państwa, czy osób, które chciałyby z tego korzystać, to nie ma znaczenia. Więc proszę sobie nie zadawać pytania, czy ja mogę o to pytać, czy tam są jakieś tajne dane. To wszystko jest przerzucone na tego, który wykonuje wniosek. On ma zobaczyć informacje, ma ewentualnie zastanowić się, czy jakiś przepis zabrania udostępnienia tej informacji. Jeżeli znajdzie taki przepis, to ewentualnie może wyłączyć kawałek tego dokumentu, część tego dokumentu, w zależności jak daleko to sięga. Tak, do wyłączenia jawności. I to kończy postępowanie decyzją odmowy, którą zawsze można zaskarżyć. Każda odmowa dostępu do informacji publicznej podlega zaskarżeniu i kontroluje ostatecznie sąd, więc to jest ważne. Również jak urząd nie odpowiada, albo twierdzi, że nie musi odpowiadać, to też można iść do sądu. Jakby to jest ważne. Najczęstszym powodem odmów w dostępie do informacji publicznej jest prawo do prywatności, czyli na takim poziomie samorządu, czy nawet uczelni. Prawo do prywatności i ewentualnie tajemnica przedsiębiorcy w mniejszym zakresie. Prawo do prywatności szeroko, nie tylko w kontekście ochrony danych osobowych, ale w szerszym kontekście prawa do prywatności. Czuwanie, że tak powiem, parlamentarne, no jak jest to takie puszczenie oka?
No to jest zupełnie dalszy pokój. Tak naprawdę, jeżeli uważamy, że częścią, ważną częścią procesu legislacyjnego jest możliwość wypowiadania się różnych interesariuszy, czy organizacji pozarządowych, czy środowisk, to prace parlamentarne przy inicjatywie poselskiej powodowały to, bo no tak, to jakby nawet nie ma czynnika społecznego w tym procesie legislacyjnym. Nawet ma pani słuszność w tym, że jest ograniczony dostęp do wiedzy, co robi parlament. Faktycznie jest prawny. A do tego jest tak naprawdę ograniczona ta możliwość w dobrym przypadku lobowania na rzecz lepszych rozwiązań. I to było podkreślane szczególnie, że przez wiele lat trwały różne prace na różnych poziomach nad procesami legislacyjnymi, jego przejrzystością, wpływaniem. I tak naprawdę te ostatnie lata parlamentu to wszystko robiło do kosztów. Natomiast no, ostatnie, to już wtedy było Te ograniczenia i prac. Ja nawet powiem ostatnie przypadki, żeby nie było tak, że to teraz jest źle. Natomiast odpowiadam na pytanie, my nie myślimy, że natomiast jest już grupa organizacji, która się nad różnymi rzeczami zastanawiają w tej sytuacji i może to będzie kolejny temat, żeby dołożył CGP. Natomiast rzeczywiście odnośnie prac parlamentu, to ja powiem rzecznie wywołą, która mi się wydawała dziś, że tak można docenić politycznie, czy jest źle, czy jest dobrze. W 2011 roku Parlament Rzeczpospolitej Polskiej pracował nad zmianą ustawy o dostępie do informacji publicznych. Natomiast jak wiadomo, że politycy zabierają się za jawność, to z tą jawnością właśnie nie myślają, że było lepiej. Przynajmniej ja nie mam takiego doświadczenia. Najpierw na etapie prac rządowych, czyli za koalicji PO i PSL-u, utajniona była grupa, pracowała tajnie grupa, która pracowała nad zmianami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Tajnie została wprowadzona poprawka, która została na końcu nazwana poprawką Rockiego. Zamknięta grupa osób, również z organizacji pozarządowych, zgodziła się na nowe ograniczenie w prawie do informacji. To na etapie prac sejmowych zostało usunięte, bo było bardzo duży szum medialny. Natomiast ta poprawka wróciła, zgłoszona przez senatora Rockiego z PO, wróciła na etapie prac senackich. I została wprowadzona do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Co jest ważne, Trybunał Konstytucyjny wyeliminował poprawkę senatora Rockiego, dlatego, że nawet senator nie ma prawa jej wprowadzać. Politycznie to już zawsze powinno. Biuro Analiz Sejmowych pisze tak. Nie możecie tego głosować, bo to było niezgodnie z prawem wprowadzonym do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ale była tak wielka wola polityczna, żeby utajnić działania rządu, dużo w jakimś wypadku dotyczyło rządu, żeby ją wprowadzić nawet niezgodnie z prawem. Dobrze się to skończyło, bo Trybunał to usunął, ale jednocześnie, jak trwały komisje sejmowe, my to opowiadaliśmy wtedy jako anegdoty, gdzie się pukali w głowę, że to jest niemożliwe. Jak były prace w Sejmie, to poseł Biernacki, który był również ministrem spraw wewnętrznych i administracji, był przewodniczącym Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie dopuszczał do posiedzeń komisji, która zajmowała się ustawą o dostępie do informacji publicznej organizacji pozarządowej. Nie pozwalał opuszczać organizacji nad tym komisją. W 2011 roku, całkiem niedawno. Dodatkowo, my robiliśmy taką rzecz, która w ogóle nie buduje zaufania do państwa. Bo w Sejmie jest tak, że jak się przekroczy pierwszą bramkę, to już można w zamiarach chodzić po różnych komisjach. I my robiliśmy tak, to już wielokrotnie opowiadaliśmy w historii rodzinnej, że ja na przykład się wpisywałem na komisję rybołówstwa. Przechodziłem pierwszą bramkę, gdzie my sprawdzamy, czy jestem na liście na komisję rybołówstwa, a później szedłem na komisję spraw wewnętrznych administracji. Poseł Biernacki mówi, ale miało ich nie być. Jakby władza, jeżeli chodzi o jawność, to co ja powiedziałem, to nie ma wady. Czyli to, jakie jest duże zakorzenienie w nas niechęć do jawności, takiego poddania przejrzystości procesu legislacyjnego. Jeszcze jeden ważny wątek. Proszę sobie na YouTube wpisać głosowanie nad ustawą o dostępie do informacji publicznej. Będą mieli państwo nagranie z komisji z 2011 roku, gdzie głosowanie było nad odrzuceniem zmian ustawy o dostępie do informacji publicznej w pierwszym czytaniu i nawet słuchali również. Jak państwo myślą? Ostatnio żyjemy tak w takiej debacie publicznej, że tam posłowie PiS-u coś jak reasumpcja głosowania, jakieś tam dwa razy głosowali, nie głosowali. Ja zadam pytanie, ile posłowie PO i PSL-u głosowali razy, żeby nie przeszło odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu? Trzy razy to wyglądało tak, że poseł Wójcik z PO stał na końcu sali, wyzwaniał posłów PO, bo cały czas liczyli, pierwsze głosowanie, no nie, coś się nie zgadza, bo było odrzucono do projekt zmiany ustawy o dostępie w pierwszym czytaniu, bo tak wyszło głosowanie. Drugie głosowanie znowu to samo, znowu brakuje głosów, wyzwaniani są po kolei posłowie, wchodzą na salę komisji i dopiero w ostatniej, jak już zebrali liczbę głosów odpowiednich, to przeszło głosowanie, że nie odrzucili. I to jakby, proszę, jakby zwłaszcza przy różnych rzeczach, że te
świetne, bo nawet te wartości się uczą fakt. Jakby wtedy mam pytać. I my to ostatnio też na kanwie różnych dyskusji staramy się być bardzo apolityczni i pokazujemy różne zachowania władzy, różne informacje. Też pokazywaliśmy, jak był duży taki medialny szum w głosowaniu posłów, więc my widzieliśmy, że to nic nie tak, ale też w parlamencie się głosuje tak, bo aż się zbierze wszystkich posłów i się wyzwoli. Tak jest, ale to jest, to się, ale ważne jest to, że to się zmienia. Dzięki organizacjom strażniczym, ogromnej pracy, która się, którą wykonują też ludzie lokalnie, tak jak Fundacja Wolności, właściwie widzicie zmiany w Lublinie. Nie można powiedzieć, że w zakresie jawności się nie zmienia. Zmienia się. Zawsze będą kłopoty, ale to jakby nic nie stoi na tego, że jak zaczynaliście, to nie było tak przejrzyście w Lublinie jak teraz. Dzisiaj w Parlamencie Europejskim będzie materiał o nagrodach w Lublinie, bo za poprzednio, a tym się trzeba było. Dalej się ta terenowa tak było, ale się trzeba było sobie. Jakby to są czarne historie, ale ja to jeszcze taką mam historię, taką anegdotę, którą opowiadam, która powinien pokazywać. Jak w 2005 roku, to mówię na ostatnich wszystkich spotkaniach i szkoleniach, powiedziałby mi ktoś, że będzie tutaj w Polsce z jakością, tak jak dzisiaj chodziło o ciemno. Natomiast dzisiaj jestem niezadowolony. Chcę więcej. Chcę, żebyśmy działali przejrzyście i żeby to było dla nas naturalne. Żeby Państwo też mieli takie przekonanie, że jak Państwo wchodzą w kontakt z uczelnią, starają się o stypendia, starają się o miejsce w akademii, nie wiem, czy jest jeszcze taki kłopot, jak ja byłem z miejscami w akademiku, ale to był temat tabu zawsze, kto głosował, jak głosował, jakie zasady, to też Państwo muszą zdawać sobie sprawę, że każdy kontakt z administracją powoduje, że Państwa prawo do zawartości podlega pewnemu ograniczeniu i powinno podlegać kontroli społecznej to, jak są przyznawane stypendia, jak są przyznawane akademiki, czy inne powinna pomóc. Dziękuję za zaproszenie. Jeszcze jest nasza lista. Proszę Państwa, 3 minuty, jak Państwo zostali się wpisani na listę, można wtedy zadawać pytania. Dziękuję, że Kinga powiedział się o liście, bo nie zapomniał. Posiadam swoją listę i szczęście pytania. Ja też powiem o takiej jednej rzeczy, jakby Państwo mieli kłopoty kiedyś z dostępem do informacji publicznej, to my udzielamy poradnictwa. Jakby ktoś kiedyś się o coś zapytał, potrzebowałby odpowiedzi. List jest, kartki są puste, w sensie kartki są niespięte, więc jak puszczę...